Tradycją roku ubiegłego kontynuujemy cykl 100 pytań do. Dziś zadajemy pytanie, co znaczy wierzyć, że Bóg jest? Na początek grupa fioletowa. Co znaczy wierzyć, że Bóg jest? Wierzyć, że Bóg jest, to wierzyć w to, że ktoś się nam nami opiekuje na górze, że jest ktoś, kto nad nami czuwa, kto nas kocha, po prostu czuć jego obecność tak jakoś w sobie, w czasie modlitwy, czy na pielgrzymce, no pokazują nam to wszyscy ludzie, ci, którzy wychodzą, częstują nas jabłkami, czy drożdżówkami i się nami opiekują, to tak naprawdę robi to Bóg, bo On jest i On opiekuje się nami jakby wszystkim. Co znaczy wierzyć, że Bóg jest? Moim zdaniem wierzyć, że Bóg jest, to po prostu Bóg jako postać ingeruje w nas, ingeruje w nasz los i w to, co robimy i sprawdza właśnie nasze postępowanie, co jesteśmy, pozwala nam, właśnie karmi nas, zapewnia nam całe dobro. Co znaczy wierzyć, że Bóg jest? Według mnie wierzyć, że Bóg jest, to jest mieć w czymś wsparcie. Bóg nas wspiera. Dzięki Niemu no, mamy siły do robienia różnych rzeczy. Na przykład między innymi modlitwy i chodzenia na te, chodzenie, pójścia do tej często. Dziękuję. Cześć. Co okay. Znaczy wierzyć, że Bóg jest? No to jest przede wszystkim taka ulga, że po śmierci coś jest, że możemy także się do kogoś zwrócić, jeżeli mamy jakiś problem, podziękować za to, co się dzieje. Też radość z tego powodu, że ktoś się nami opiekuje. Na pytanie odpowiada również grupa srebrna. Co to znaczy wierzyć, że Bóg jest? Bóg jest, to znaczy, że Bóg jest w sercu, że Bóg jest blisko nas, że zawsze możemy na Nim polegać, że On jest blisko, chociaż mimo tego, że często nam się wydaje, że może jest gdzieś, Go szukamy, a tak naprawdę no jest na wyciągnięcie ręki. I to jest właśnie znaczy, że Bóg jest. Jest. A co to znaczy wierzyć, że Bóg jest? Moim zdaniem wierzyć, że Bóg jest, to znaczy czuć Go w sobie i w pewnym sensie wiedzieć, mieć pewność. Co to znaczy wierzyć, że Bóg jest? Dla mnie wczorajszym takim odkryciem jakby tego, co zawsze mnie nurtowało, było jakby wytłumaczenie księdza, trochę połączenie Starego i Nowego Testamentu, kiedy Mojżesz pytał go na górze, kim ten Bóg jest, on po prostu powiedział, jestem, który jestem, że po prostu jestem cały czas i przenikam cały czas tą przestrzeń naszego życia. I też jakby w odniesieniu do tej Ewangelii, w której było tłumaczone, że kiedy Pan Jezus był w ogrójcu i przyszedł na niego, do niego tłum i się pytali o Jezusa z Nazaretu, to on wtedy powiedział, że jestem. I oni mniej świadomie, czy też bardziej świadomie oddali mu hołd właśnie i jakby przez to chcieli pokazać, że on jest Bogiem, ale właśnie to było świadome bądź mniej świadome, ale jakby to cały czas było w ich podświadomości, jak on po prostu powiedział, że jestem, to oni oddali mu hołd. I też chyba myślę, że to miało oznaczać, że niezależnie jesteśmy nastawieniu do Pana Boga, to mimo wszystko, czy my Go atakujemy, czy my Go kochamy, to On cały czas jest i cały czas z nami chce być i chce przenikać naszą rzeczywistość i nieustannie nas wspomagać w życiu. Dziękuję.